Lamy z Panamy mówią witamy, no i nagrywamy, prawda? Nagrywamy kolejnego kuriera, e, w którym opowiem wam troszeczkę o historii dnia 27 marca, na przestrzeni wieków i o wydarzenia, które miały miejsce w tym dniu, no, czyli, czyli jak zwykle, prawda? Słuchajcie, no niezwykle, bo 27 marca jeszcze nie opowiadałem, ale o takich historycznych wydarzeniach to już opowiadałem. 27 marca to Międzynarodowy Dzień Teatru. Święto uchwalone w 1961 roku na pamiątkę otwarcia Teatru Narodowego w Paryżu, które miało miejsce kilka lat wcześniej po 27 marca 1957 roku. W 1961 roku odbywał się tam festiwal taki teatralny, na którym pojawiły się zespoły z obu stron żelaznej kurtyny i to stało się przyczynkiem, żeby to święto uchwalić, ale historia teatru europejskiego jest znacznie starsza, jak sobie pewnie słusznie nie mnie macie. Ta historia liczy sobie około 2500 lat, z tego powodu dość trudno ją opowiedzieć. Nie sposób natomiast zaprzeczyć, że w dziejach sztuki teatralnej odbijają się niczym w zwierciadle dzieje samej ludzkości. Dlatego chyba tak bardzo lubię teatr, tak bardzo go ukochałem. Początek teatru w Europie związany jest ze starożytną Grecją, oczywiście, e, oraz religią tejże Grecji. Obrzędami ku czci Dionizosa, Boga Winnej Lato Na jego cześć dwa razy do roku obchodzono święto nazwane Dionizia, Dionizaliami. Dionizjami, tak, e, wielkimi w miastach oraz małymi na wsi. Od razu podziały, nie? Odprawiane w ich trakcie modły miały charakter pieśni, tak zwanych dytrybum, dy dy, dy dytrybów. Jajko, jakie to trudne słowa są. To właśnie one dały początek zarówno tragedii, jak i komedii. Muzy teatralne i tak dalej. No tutaj nie ma się nad czym, nad czym rozwodzić, bo to historie ogólnie znane, więc przejdźmy sobie do kolejnego news'a. Wyobraźcie sobie, że 27 marca 1997 roku biskup praski Wojciech, tak ten Wojciech, dokonał masowego chrztu mieszkańców Gdańska. Hurtem poleciał. 27 marca 1351 roku trwa tak zwana wojna o sukcesję w Brytanii. 1341-1364 ona się rozgrywała w tych latach. Zwana też jest wojną dwóch Joann. W czasie jej trwania został stoczony rycerski turniej, tak zwany Turniej 30. Wojna sukcesyjna, tak jak wspominałem, nie obfitowała wielkie starcia, były sceną licznych pojedynków, rycerskich oblężeń, mniejszych potyczek na no ten turniej 30 rozsławił ją i, i spowodował, że została zapamiętana. Combat da Strinti w dniu 27 marca się rozegrał 1351 roku. 30 rycerzy z obozu de Blais prowadzonych przez Roberta. I teraz będzie trudno. De Bama Noir e, zmierzyło się z taką samą e, liczbą rycerzy z obozu. De Montfort e, pod wodzą Roberta e, Bambra. Bam, no jej! Bamborgha. Po zaciętej walce i śmierci tegoż Roberta Bemborgha oraz ośmiu jego towarzyszy, z zwycięzcami turnieju zostali Francuzi. Mimo że turniej nie miał większego jakiegoś tam wpływu na działania wojenne, Powstały o nim liczne legendy. W jednej z nich Robert de Bambo-Nair, bardzo wyczerpany i krwawiący obficie z wielu ran, poprosił o przerwanie walki między... i o coś do picia. Jego przeciwnik Robert de Bamborg w odpowiedzi kazał mu pić własną krew. No, te turnieje rycerskie bywały okrutne, a te walki zbiorowe to już rzeczywiście była rzeźnia. Słuchajcie, teraz 1390 rok 27 marca, zmarła Jadwiga Żagla, Żagańska. Królowa Polski, ona zmarła w Legnicy. Tak nadmienię tylko, Legnica jest bardzo blisko mojego domu w Polsce niecałe 60 km, Żagań jeszcze bliżej. Była ta czwarta żona króla Kazimierza Wielkiego. Kiedy się urodziła, nie do końca wiadomo. Natomiast no, Kazimierz Wielki był chyba takim Takim, nie wiem, wzorem do naśladowania dla Henryka VIII, Tudora. Wiecie, jak tam z Henrykiem VIII się sprawy rozegrały. Wprawdzie Kazimierz nie ścinał swoich żon tak namiętnie jak Tudor, no ale, ale też miał ich kilka. No i też, też przez to podpad stolicy. Ojej, watykański to niedobre słowo, bo w Watykan dopiero później, znacznie później, no pod, pod papiestwu, o tak, tak będzie bezpiecznie. 27 marca 1513 roku hiszpański, hiszpański żeglarz Juan, Juan, już nie będzie Żuan, już sobie przypomniałem dzięki Andrzejowi, jak to się wymawia: Juan Pence de Leon, odkrył Floridę. 20 Florydę. 27 marca 1521 roku wojna, wojna polsko-krzyżacka, statki gdańskie zdobyły na Zalewie Wiślanym statek krzyżacki Knejpchow z 75-osobową załogą i żołnierzami zaciężnymi. W wyniku ataku Knejpchow wpłynął na Miliznę, gdzie było strzeliwane bardzo długo i bardzo zażarcie przez atakujących. No i w końcu skapitulował 9 kwietnia został odprowadzony do Gdańska i potraktowany jako zdobycz wojenna. W 1592 roku dokładnie 27 marca wszedł do służby pierwszy koreański w okręt wojenny typu Geobuksen, Geobukson, okręt Żów, tak byśmy go mogli nazwać, i był to taki swoisty prototyp pancernika. Statek został użyty przez flotę koreańską w trakcie inwazji japońskiej w roku kiedy został zwodowany, czyli 1592. Flota koreańska była słabiutka w porównaniu z tą flotą najeźdźców, natomiast statki typu żółw no, robiły robotę, bardzo grubo opancerzona. A był niezależnie od wiatru, wyposażono je w specjalnie profilowane wiosła, które znacznie się różniły od tych wioseł mm, europejskich. Statek był wolniejszy na pewno od statków napędzanych wiatrem, no ale, tak jak wspominałem, niezależny od wiatru, a profil wioseł pozwalał podobno wywołać nimi falę, która przewracała wrogie jednostki. Nie wiem ile w tym prawdy, no ale tak mówią źródła. Statek był wyposażony w wiele dział, 160, 160 osób załogi dwie zmiany wieślarzy, w tym muszkieterzy, kusznicy, działonowi no, taka pływająca forteca 24 przedziały bojowe. No robiły te statki roboty, nie ma co ukrywać. Na no, masztach potały flagi z żółwiem od nazwy statku. W późniejszych czasach tam się pojawiły jakieś smoki itd. Na no, żółw, był, żółw był na początku. Najsłynniejsze zwycięstwa Koreańczy... Koreańczycy odnieśli w 1592 roku pod Okpo w czerwcu pod Dangopo, Dango Hansan i Busan, zatapiając, uszkadza, lub uszkadzając albo przejmując 200 wrogich jednostek. W tym czasie flota koreańska straciła zaledwie jednego wiceadmirała, kilkudziesięciu marynarzy, nie tracąc żadnego okrętu. Wyobraźcie sobie, jaką te okręty były potężną bronią. 27 marca 1613 roku w najstarszej angielskiej osadzie. Kubdis na Nowej Fundlandii urodziło się pierwsze angielskie dziecko na terenie dzisiejszej Kanady. 27 marca 1871 roku, w pierwszym w historii międzynarodowym meczu rugby, Szkocja pokonała Anglię 1 do 0. No i teraz wam opowiem taką ciekawostkę. O pewnej osobie, która urodziła się 27 marca 1898 roku. No i była to Maria Rasputin, córka mistyka jo jo Grigoria, Grigoria Rasputina, przepraszam, szukałem w pamięci, mi imię uciekło i Praskiwi Dubrowiny. Rosyjska artystka cyrkowa i kabaretowa. Zmarła w 1977 roku tutaj z nią związana jest ciekawa historia, bo po śmierci ojca w październiku 1917 roku poślubiła Borysa Sołwojowa, jednego z admirałów, admiratorów admirałów, w tym koreańskim okręcie, mi zostało admiratorów Rasputina. Sołwojew próbował kontynuować dzieło swojego mistrza, prawda interesował się hipnozą i organizował seanse spirytystyczne, w czasie których przywoływał właśnie duch Rasputina. Przez kilka miesięcy małżeństwo mieszkało w rodzinnej wsi Rasputiniów po Krowst ta wieś się nazywała po rewolucji październikowej, natomiast Słowojew otrzymał od byłego cesarza Mikołaja II klejnoty, za które miał zorganizować ucieczkę rodziny carskiej z Jekatenburga Ale środki otrzymane ze, ze sprzedaży tych klejnotów przeznaczył na własne potrzeby. I to, to tak chyba było takim pośrednim przyczynieniem się do zagłady rodziny rodziny carskiej, prawda. Natomiast on z żoną wyjechali gdzieś tam do, najpierw do Paryża chyba, potem do Budapesztu, nie pamiętam dokładnie. Tam nasza pani, panna, pani, panna, no pani Rasputin, panna Rosputin, no bo potem po mężu chyba nazwisko nosiła, pracowała jako gubernantka, Później zmieniła swoją pracę na występy cyrkowe, była między innymi treserem lwów, zapowiadano ją, że na scenę wchodzi córka mistyka i niesamowitej osoby, która radzi sobie nawet z lwami i tak dalej. Ostatnimi epizodami życia po śmierci męża, pierwszego męża po raz drugi wyszła za mąż i pracowała jako nitowczy. No babka taka odrobienia od nitów dla wojska, nie? Zakładała nity. Nie wiem, jak to się. Czy jest zawód? Nie wiem, nie wiem. Nie brnijmy w to dalej, przepraszam. No, koniec końców dokonała żywota na emeryturze w 1977 roku. 1914 rok brytyjski chirurg Albert Hustin dokonał pierwszej udanej niebezpośredniej transfuzji krwi. Wiecie o co chodzi? Transfuzja krwi, banki, krwi dawcy, krwi i tak dalej. Dziś ten płyn ratuje życie. No, Albert Hustin był prekursorem, prekursorem tej formy niesienia pomocy. Tak. 27 marca 1963 roku urodził się Quentin Tarantino, amerykański scenarzysta filmowy, reżyser filmowy, twórca wielu takich nieprzeciętnych filmów. Filmów, które ja bardzo osobiście lubię. No, wymieniać tytułów tutaj nie będę, bo to są tak oczywiste oczywistości, że wszyscy wiedzą o co biega, prawda? Natomiast 27 marca 1968 roku zmarł Juri Gagarin, radziecki pilot wojskowy, kosmonauta, pierwszy człowiek w kosmosie e, urodzony w 1934 roku. No cóż wam mogę powiedzieć, Gagarin, e, jest chyba. Osobą równie rozpoznawalną na świecie jak, nie wiem, choćby papież Jan Paweł II. Nazwisko Gagarina, jeżeli powiecie, jakiemukolwiek człowiekowi, to on, on chyba zakuma około chodzi, prawda? Wyjścia raczej nie ma. Eee, troszeczkę taki już dzisiaj zapomniany, a ta śmierć to wiele kontrowersji, nie? 27 marca 1968 roku Gagarin i jego instruktor lotniczy Władimir Seriogin zginęli w katastrofie samolotu treningowego MiG-15 UT 21 km od miasta Kirżacz. Przyczyny katastrofy przez długi czas nie zostały jednoznacznie wyjaśnione. Wszystkie znalezione szczątki samolotu zostały zaspawane w beczkach i przeznaczone do przechowania na czas nieograniczony. To już samo w sobie budzi kontrowersję. Tam dopatrywano się, komisja powołana do badania tego wypadku lotniczego, dopatrywała się jakichś fizycznych uszkodzeń, samolotu, jakiejś nieszczelności, rozhermetyzowania kabiny w wyniku otwarcia nawiewów. Było tam kilka teorii, w międzyczasie pojawiły się opowieści o tym, że sam Gagarin wykonując jakieś tam Ryzykowne manewry doprowadził do, do tego wypadku. Jedna z ostatnich hipotez mówi, że w okolicy przelatywał inny MIG, który zamiast unosić się na wysokości na pułapie 10 tysięcy metrów, zszedł niżej, łamiąc pewne lotnicze zasady. No, i gdzieś w pokrywie chmur minął się w odległości 10-15 metrów z samolotem, którym leciał Gagarin. Doprowadzając do tego, że ten samolot wpadł w niekontrolowany korkociąg. No, i straciwszy sterowność, straciwszy możliwość opanowania tego, 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 co się z nim zaczęło dziać, po prostu uległ rozbiciu. Jak było naprawdę, nie wiem. Nie wiem i chyba za mojego życia już się nie dowiemy. No dobra, 27 marca 1973 roku urodziła się Agnieszka Dygant, Polska. Aktorka, bardzo sympatyczna pani. Ja Agnieszkę bardzo lubię. No, ma taką specyficzną urodę, e, bardzo ciekawą mimikę twarzy. E, grała w kilku fajnych filmach, w kilku mniej fajnych. Wiadomo, jak to jest z polskim kinem. No, zagrała w kilku serialach. Bardzo, bardzo sympatyczna osoba. 27 marca 1976 roku. Michel Platini zadebutował w piłkarskiej reprezentacji Francji no i od razu zadebutował tak z grubej rury, strzelając bramkę w zremisowanym 2 do 2 meczu z Czechosłowacją. I ostatnim newsem dzisiejszego kuriera będzie znowu niestety śmierć bo w 2006 roku odszedł Stanisław Lem, polski pisarz science fiction, filozof, futurolog, urodzony w 1921 roku. Ja do tej definicji, którą opisuję Stanisława Lem'a, dodałbym wizjoner wizjoner, a nawet w pewnym sensie wieszcz. Jego pomysły, jego książki no są czymś niesamowitym. Dla mnie to jest odrobinę przeintelektualizowana fantastyka. Nie wszystko do mnie dociera. Nie lubię tak, takiego natłoku terminowych e, zwrotów i jakichś tam rozstrząsań, aczkolwiek nie można, ale mówi on że, że był genialnym pisarzem. No i tym. Tym, tym newsem chciałem zakończyć dzisiejszego kuriera. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zobaczcie, już tylko przez kilka dni Was będę męczył. Jesteście szczęśliwymi ludźmi, ja też jestem coraz bardziej szczęśliwy, widząc, jak tych kurierków przed nami ubywa. Pozdrawiam serdecznie gorąco. Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci. Hej, hej, papa. Pa.